Cześć! W tym filmie pokażę, jak ustawić stronę główną w WordPressie. Gdy wgraliśmy sobie świeży motyw WordPressowy lub zainstalowaliśmy WordPressa, no to najprawdopodobniej na stronie głównej wyświetlać nam będą się ostatnie wpisy, ponieważ w WordPressie tak jest to ustawione domyślnie, że na strona główna wyświetla po prostu bloga, czyli ostatnie wpisy, które dodaliśmy w kokpicie WordPressa. Natomiast my, szczególnie w przypadku, gdy tworzymy stronę firmową, możemy chcieć na stronie głównej mieć taką stronę bardziej informacyjną, stronę statyczną tak zwaną, która po prostu prezentuje pewne informacje na temat naszej firmy, może ma tu jakieś odnośniki też do innych podstron. No i w jaki sposób możemy utworzyć taką stronę? Jak możemy zmienić właśnie tą stronę główną z takiego bloga na stronę statyczną? No przede wszystkim musimy zalogować się do naszego kokpitu, do WP Admina i tutaj wejść w strony, wszystkie strony. No i tutaj musimy albo dodać nową stronę i utworzyć sobie taką nową stronę na przykład w edytorze blokowym lub też w jakimś innym page builderze typu Elementor. Albo takie strony już mamy utworzone, bo na przykład zaimportowaliśmy jakieś demo i ono już ma utworzone te strony. Ma też utworzoną stronę home, tylko z jakiegoś powodu ona nie wyświetla się nam na stronie głównej. Więc wtedy tutaj ja mam taką stronę już home utworzoną i na tej stronie mam właśnie utworzoną tą całą stronę na edytorze blokowym. I teraz ja bym chciała, żeby ta strona wyświetlała się jako strona główna, a nie ten mój blog. Więc co w tej sytuacji mogę zrobić? W moim motywie, którego używam, czy jest to motyw Astra, mogę i tak będziemy to robili na większości motywów już dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Wchodzimy po prostu do ustawienia czytanie. No i tutaj domyślnie ustawiamy, jest ustawione ustawienia czytania, że strona główna wyświetla Twoje najnowsze wpisy. A my chcemy wyświetlać statyczną stronę, a nie tego bloga, te najnowsze wpisy. Także teraz zaznaczamy statyczną stronę ma wyświetlać, no i przypisujemy, co ma się wyświetlać na stronie głównej. I tutaj właśnie musimy wybrać jedną z tych stron, które tworzyliśmy wcześniej tutaj w tej zakładce strony, czyli ja akurat mam stronę home. No i po kliknięciu zapisz zmiany, teraz ta strona home powinna mi się wyświetlać na stronie głównej, czyli odświeżę sobie teraz, no i widzimy, że ta strona, teraz już mamy ją na stronie głównej, czy tu ja kliknę na home, no to mam po prostu tą stronę utworzoną w tym edytorze blokowym. Także jest to bardzo, bardzo proste. Czasem, jeżeli korzystamy z jakiegoś starszego motywu, może się tak zdarzyć, że tą stronę główną, ona będzie jakby tak utworzona przez twórcę motywu w jakiś tam inny sposób, nie poprzez jakiś edytor blokowy czy inny page builder. No i wtedy może być inna, trochę inny sposób edycji tej strony głównej. I teraz jak tego szukać, skąd o tym wiedzieć? No to najlepiej jest wejść sobie w wygląd motywy i sprawdzić, jaki mamy motyw. Jeśli ten sposób, który przed chwilą pokazałam, nie zadziałał, to tak robimy. Wchodzimy w wygląd motywy i patrzymy, który motyw jest włączony. Ja mam tutaj motyw Astra, więc na nim mogłam sobie zmienić po prostu tą stronę główną w taki sposób. Ale jak mamy jakiś inny motyw, na przykład jakiś Mesmerize, tutaj znalazłam Mesmerize Theme, no to może inaczej się ustawiać ten front page, właśnie tą stronę główną. Dlatego musimy znaleźć nazwę naszego motywu, żeby wygooglować później dokumentację, czyli wpisujemy właśnie w Google jakąś nazwę tego motywu, na przykład w tym przypadku Mesmerize, i na przykład wpisujemy jakiś documentation, coś takiego do Google'a, żeby znaleźć dokumentację danego motywu. No i wtedy szukamy właśnie jakiegoś rozdziału o front page czy home page, customization, coś takiego. No i tutaj widzimy, mamy na przykład jak dodać jakiś tam hero background, no to mamy tu opisane, no i najlepiej wtedy po prostu podążać za takim tutorialem. I taką edycję będzie się dokonywało albo wygląd dostosuj, gdzie tutaj właśnie będziemy mieć jakieś tam zakładki do dostosowania tej strony głównej. Tu powinniśmy mieć wtedy jakiś front page albo home page. Albo czasami będziemy mogli to dodawać poprzez widgety. Będą utworzone takie specjalne widgety dla strony głównej i w tych widgetach będzie można po prostu przypisywać, tak jak tu mamy footer, no to może będzie wtedy jakiś front page top, front page bottom, coś takiego. No i wtedy będziemy wiedzieli, że tutaj to możemy edytować. Ale tak jak mówię, to już raczej się odchodzi od tego typu edycji tej strony głównej. Raczej na większości nowoczesnych motywów będziemy edytować tą stronę główną tutaj poprzez te strony i poprzez wybrany edytor
treści, edytor taki page builder tego typu. Także mam nadzieję, że to było przydatne. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. No i zapraszam do kolejnych filmów na naszym kanale CyberFolks.